powiedz o uzdrowieniu. Witajcie, kochani. Ci, którzy mnie nie znają, to ja mam na imię Andrzej Grot, a ci, którzy mnie znają, to witam wszystkich. Byłem z Kamilem 2 tygodnie temu. Gdzie my byliśmy, Kamil? Jakie miasto? 50 km od Warszawy. To jest takie miasto, 50 km od Warszawy. Dobra. Byliśmy 50 km od Warszawy w McDonaldzie. Ja lubię bardzo, bardzo lubię burgery. Poszłem sobie zamówić burgera, Kamil tam chyba szejka sobie wziął, ale to nie bardzo. Wziął sobie, nie wiem, co sobie tam wziął. I byliśmy po prostu, patrzę w ogóle jakiś typ idzie z czymś czarnym, na nodze. Nie wiedziałem, co to jest. Zaczepiłem go po prostu. Tam Kamil jeszcze dołożył mi tam 4 złote do tego burgera. Ale to nie raz. I ten facet poszedł tam, o kulach on szedł w ogóle. On sobie szedł o okularach, taki w okularach, w ogóle wiecie, wyluzowany z tą nogą i w ogóle ja już mam tego burgera, przylatuje do mnie ten od McDonalda, mówi, proszę pana, jest ten burger już gotowy. Ja mówię, dobrze, tutaj mam z tym panem do pogadania, muszę mu powiedzieć w ogóle, że jest Jezus, jest życie i może być zdrowy. I w ogóle wiesz, super wypasiony samochód. Miał ten typ z córką w ogóle przyjechał, bo on tam u tej kuli i mówię mu w ogóle Ewangelię, mówię mu Jezusie i mówię mu, że życie jest w ogóle. Mówię mu i mówię, że może mieć zdrową nogę. I on mówi, dobra, to ja mówię decyzja, nie? Bo ja idę jeść. Ja mówię, decyzję podejmij, czy chcesz mieć zdrową nogę, bo jestem głodny. Tak mu powiedziałem. I on powiedział, tak, chcę. I podskoczył normalnie na tych nogach. Ja nie wiem, ponad jakoś naturalnie to się stało. Podskoczył jak baranek szał do góry. Ja położyłem wtedy, ja powiedziałem, na pewno, czy na pewno tego chcesz? On powiedział, że tak. Ja położyłem ręce i on powiedział, rzucił te kule w ogóle, rzucił te kule i podskakuje mi człowieku jeszcze wyżej. Ja nie wiem, jak wysoko można tak skakać. Tak mi podskakiwał, ja mówię, człowieku, przecież mi się to w głowie nie mieści, że on tak skacze z tą nogą. Ja mówię, dobra, mówię do niego, zostałeś uzdrowiony. A on do mnie mówi, słuchaj, co ja mam ci za to dać? A ja w głowie mam 100 tysięcy. Ja mówię, nie powiedziałem mu tego oczywiście, tylko w głowie tak miałem. 100 tysięcy, człowieku. I nie. Powiedziałem mu tak, ja chcę, żebyś ty po prostu poznał Jezusa, żebyś oddał mu swoje życie. Nie obchodzą mi żadne pieniądze, bo w głowie miałem pieniądze, ale powiedziałem mu po prostu, żeby się poznał z Jezusem. Na tym mi najbardziej zależy, żeby oddał życie swojemu Jezusowi. To jeszcze wsiadł do tego samochodu, uchylił lekko szybkę i patrzył tak na mnie jednym okiem i dopiero powiedział, jedź córka i pojechał. Amen. Amen.